Silent Hill 2 Remake. W końcu się doczekaliśmy. Od oficjalnego ogłoszenia prac nad grą za chwilę miną 2 lata, sama zaś seria nie była szczególnie aktywna od jakiegoś czasu, nie wspominając nawet o okresie jej świetności. Czy legenda psychologicznych horrorów, bo za taką uchodzi oryginalna dwójka, doczekała się godnego spadkobiercy? Czy najnowszy remake przywróci marce świetność? Zapraszam do materiału. Silent Hill 2, choć nie jest bezpośrednią kontynuacją fabuły znanej z pierwszej części, uznawane jest przez fanów za najlepszą odsłonę serii. Nie dziwota zatem, że Konami wybrało właśnie ten tytuł w celu odświeżenia i wciągnięcia w swoje sidła zarówno nowych graczy, jak i weteranów marki. Dla nas, polskich odbiorców, wydarzenie jest tym ważniejsze, że za nową adaptacją gry stoi nasze rodzime studio, Bloober Team, znane przede wszystkim z gier horrorów oraz implementowania wybornej oprawy audiowizualnej. Wybór wydawał się zatem prosty. Remake wprowadza względem pierwowzoru wiele nowości, zarówno w rozgrywce, jak i w świecie gry, czego, co zrozumiałe, obawiali się fani. Nie ma statycznej kamery, zamiast tego świat obserwujemy zza postaci. Samo miasteczko niejako urosło, mamy możliwość przeczesywania budynków czy alejek, które nigdy wcześniej nie były dla nas dostępne, niektóre dialogi pocięto, a lokacje czy zagadki nieco przetasowano i zmodyfikowano, by te lepiej wpasowywały się w obecne standardy. System walki uległ gruntownej zmianie, a przeciwnicy zostali nieco poprzemieszczani. I wiecie, co wam powiem? Nie mieliśmy się o co bać. Jest świetnie, choć nie obyło się bez kilku baboli, ale o tym za chwilę. W grze wcielamy się w Jamesa Sunderlanda, który kierowany tajemniczym listem od zmarłej 3 lata temu żony Mary, powraca do miasteczka, w którym spędzili razem wiele czasu i które było dla nich miejscem wyjątkowym. Tak, chodzi o Silent Hill. Po dotarciu na miejsce odkrywa dość kontrastujący ze wspomnieniami obraz zanurzonego w gęstej mgle miasteczka, które teraz wygląda bardziej jakby było nawiedzone przez duchy, czy raczej stworzenia rodem z najgorszych koszmarów. Idąc za głosem serca oraz chcąc rozwikłać zagadkę tajemniczego listu, rozpoczyna eksplorację Silent Hill, która z każdym postawionym krokiem coraz bardziej wpycha go w odmęty szaleństwa. Dokąd go to zaprowadzi? Część z was na pewno zna już na to odpowiedź. Remake utrzymuje esencję pierwowzoru i jest mu wierny fabularnie, choć jak zapewniają twórcy, gra została wzbogacona o nowe zakończenia. Mnie niestety nie udało się takowego doświadczyć. Historię Jamesa Sunderlanda należy przeżyć samemu. Ciężko o niej opowiadać, nie spoilując zbytnio zabawy. Jedyne, co mogę zdradzić świeżakom, to postępujące z przebiegiem fabuły poczucie narastającej psychozy, no i jeżeli lubicie nietuzinkowe historie w klimacie Twin Peaks, głęboko wkręcające się pod skórę i pozostające w pamięci na lata, to nie powinniście przechodzić koło tej gry obojętnie. Jeżeli chodzi o zmiany, czy to lokacji, zagadek, czy progresji, to bardziej nazwałbym je przetasowaniami, które nie wpływają na najważniejsze momenty historii. Jeżeli już, to są logicznie wplecione tak, że nie czuć jakby coś w ogóle się zmieniło, a także mają pozytywne przełożenie na dynamikę rozgrywki. Co więcej, nie wiem, czy to było zamierzone działanie, ale często podczas gry doświadczałem efektu déjà vu, co jeszcze bardziej budowało immersję iście lynchowskiego klimatu. Na czym te przetasowania dokładnie polegają? Pewne zagadki są w nieco innych miejscach, niektóre są kompletnie inne, ale jawnie inspirowane momentami z pierwowzoru. Niektóre linie dialogowe pojawiają się na innych etapach gry, układ pokoi w budynkach również się różni, ale wszystkie te elementy, mimo zmian, współgrają z narracją. Przykładowo, moment pozyskania pierwszej broni oraz walka z pierwszym przeciwnikiem są teraz nieco inaczej zaaranżowane, mimo że rozgrywają się w podobnym momencie gry. Ciekawym zabiegiem jest wykorzystanie ważnych fabularnie miejsc z pierwowzoru jako punktów zainteresowania w remake'u. Ich odkryciu towarzyszy specjalny efekt graficzny i dźwiękowy, co jest świetnym smaczkiem dla fanów. Pochwalić należy zdecydowanie wykorzystanie motion capture oraz grę aktorską odświeżonych postaci. Rewelacyjnie oddają emocje, są autentyczne, wiarygodne i to właśnie z tego względu zdecydowano się na lekkie poobcinanie niektórych kwestii dialogowych. Odpowiednia mina, spojrzenie czy pauza potrafią przekazać więcej niż 2 rzucone słowa. Podobieństw względem pierwowzoru jest sporo, od głębokiego oddychania naszego bohatera po biegu, przez odbijanie się od dosłownie setek drzwi w celu sprawdzenia, czy te są otwarte, aż po niestety brak większych interakcji ze środowiskiem. Poza wybijaniem szyb czy otwieraniem szafek i szufladek nie uświadczymy tu niczego więcej, a szkoda, bo dodałoby to realizmu. Wyobrażam sobie, jak idąc ciemnym korytarzem nagle słyszę spadające i tłukące się coś w pokoju obok. Brrr.
Na szczęście to tylko taki mój mały przytyk. Przez większość rozgrywki nie zwracałem na to nawet specjalnej uwagi. To nie jest symulator zwiedzania miasta, tylko psychologiczna wędrówka w głąb zawiłego umysłu naszego bohatera. Pierwszym, co rzuca się w oczy po rozpoczęciu gry, jest oczywiście grafika. W tym mgła, która gra w Silent Hillu pierwsze skrzypce. Tona zresztą stała w dużej mierze za sukcesem pierwowzoru i to przez jej słabą implementację dostało się remasterom czy wydaniom na inne platformy. Muszę przyznać, że w remake'u robi ona wrażenie. Ja przechodziłem grę w wersji na PlayStation 5 i w obu trybach graficznych. Tym priorytetyzującym płynność rozgrywki, jak i tym nastawionym na jakość, dawała ona poczucie grozy, zagubienia czy zaszczucia. Niesamowicie realistycznie otulała obiekty czy budynki, które momentami potrafiły płatać moim oczom figle. Jeżeli chodzi o modele postaci, środowiska, wygląd przeciwników, wszystko wygląda bardzo filmowo, co w połączeniu z rzeczoną mgłą sprawia, że czujemy Silent Hill jak nigdy przedtem. Bardzo się cieszę, że Polacy odpowiadali za nową warstwę wizualną, ponieważ niektóre drogi były żywcem wyjęte z Polski. Jednak przydało się to doświadczenie. Dla mnie petarda. Do tego rewelacyjna gra światłem i cieniem, odbicia w kałużach i to, jak to wszystko brzmi. Brzmi! Tak, audio w tej grze to jakiś inny wymiar, szczególnie na słuchawkach o drugiej w nocy, kiedy siedzimy sami w domu. Najmniejsze szelesty, creepy odgłosy dobiegające z innych pomieszczeń, ujadanie potworów czy najrozmaitsze efekty dźwiękowe są tak realnie stworzone, że mimo, że nie boję się przeważnie horrorów, to kiedy ogrywałem ten remake, wielokrotnie szybciej zabiło mi serce, czy mocniej ściskałem pada. Klimat wylewał się z ekranu w 2001 i wylewa się teraz. W wersji na PlayStation 5 dodatkowo podbite jest to super rozwiązaniami w postaci wykorzystania pada DualSense. Przykładowo, ten wydaje odgłosy radyjka, w które wyposażony jest James, gdy zbliżają się do nas potwory, a implementacja haptyki jest na takim poziomie, że serio czułem się, jakbym był Jamesem. Twórcy gry zapewniają, że do przejścia remake'u potrzebne jest około 18 godzin. Mnie to zajęło mniej więcej 19, ale jestem akurat typem gracza, który musi zajrzeć w każdy kąt albo popodziwiać otoczenie przechadzając się w kółko przez kilka minut. Sam się zastanawiałem, jak im się udało wykręcić taki wynik. Pierwowzór był dwa razy krótszy. Ale wynika to głównie z rozszerzenia świata o wspomniane już otwarcie niektórych lokacji, przemieszania tras prowadzących nas przez zadania, dodania pewnych niespodzianek, które są spójne z fabułą gry. Przykładowo Neely's Bar wygląda o wiele lepiej, jest bardziej rozbudowany i nie wysyła nas od razu do Woodside Apartments. Zamiast tego jesteśmy kierowani śladami pewnej osoby, a przy okazji szukamy brakujących elementów znanej z pierwowzoru szafy grającej. To trochę jakby wziąć zajebistego steka czy kalafiora, którego jadło się przed latami kompletnie bez doprawienia i dodać do niego soli, przypraw, zbastować w masełku, podkręcić wrażenia smakowe. Takie ogólnie mam odczucie co do zmian wprowadzonych w remake'u. Wszystkie właśnie podkręcają wrażenia i wyciągają z Silent Hilla 2 jeszcze więcej esencji jego zajebistości. Ogólnie te dodatkowe questy czy przestrzenie do odkrywania nie dość, że w fajny sposób umożliwiają nam poznanie miasteczka jeszcze bardziej, to w dodatku uwiarygadniają naszą wędrówkę i rozszerzają wiedzę o nim nie tylko nowymi przestrzeniami, ale i notatkami czy skrawkami gazet. Muszę pochwalić Bloober Team za bardzo rozsądne zmiany działające zdecydowanie na korzyść gameplayu. Nowi gracze ich nie zauważą, a starzy mogą uśmiechnąć się pod nosem, znajdując jakiś klasyczny element czy drobny szczegół, który utkwił im w pamięci. Dużą zmianą na plus jest też nowa kamera. W grze z określonym widokiem, statycznymi kamerami, jak właśnie w starej dwójce, reżyser gry ma o wiele więcej kontroli nad tym, co chce pokazać graczowi, dokąd go pokierować i tak dalej. W przypadku widoku zza ramienia, nie dość, że bardziej czujemy otoczenie, a właściwie czujemy się w nim zagubieni, szczególnie przechodząc przez gęstą mgłę czy mroczne korytarze, ale przede wszystkim możemy podziwiać miasteczko w pełnej krasie. Czuć się. Twórcy gry mieli zaś jeszcze większe wyzwanie. Jak sprawić, abyśmy kompletnie nie zgubili się podczas naszej podróży? Oczywiście przeważnie mamy przy sobie mapę danej lokacji, na której James zapisuje swoje spostrzeżenia przy okazji natknięcia się na ciekawe miejsca, ale często nie sięgałem po nią, by bardziej wczuć się w to magnetyczne otoczenie. Serio, ta gra mega wciąga klimatem. W kwestii kompletnie nowego systemu walki, to nie mam tu za wiele do powiedzenia poza tym, że w końcu jakiś jest. Sorry, ale nikt mi nie powie, że to, z czym mieliśmy do czynienia w
pierwowzorze nadawało się do czegokolwiek. Sama jego obecność to już coś. Przeciwnicy mają swoje zestawy zachowań, które relatywnie szybko jesteśmy w stanie sobie przyswoić, dzięki czemu w pojedynkę dość prędko zaczynamy czuć się całkiem nietykalni. Oczywiście wszystko idzie o kant tyłka rozbić, ponieważ twórcy niejednokrotnie postanawiają nas sprowadzić na ziemię, wrzucając w sytuacje bardzo, bardzo stresogenne. Walki potrafią być momentami dość dynamiczne i co warto wspomnieć, nie zawsze są konieczne. To od nas zależy, czy chcemy się konfrontować, czy najzwyczajniej w świecie czmychnąć bokiem. Do dyspozycji gra oddaje nam broń białą w postaci kija i w dalszym etapie rury, pistolet, shotguna i strzelbę. Na średnim poziomie trudności amunicję trzeba było oszczędzać i raczej z zamysłem sięgać po broń palną. Dla fanów klimatu muszę wspomnieć o fanserwisie ze strony twórców w kwestii mnogości opcji, pozwalających nam dostosować rozgrywkę. Możemy zmienić sobie filtr graficzny na lata 90, dzięki czemu będzie można jeszcze bardziej podkręcić klimat zabawy. Możemy także dostosować sobie interfejs, zmieniając go na bardziej współczesny lub retro, odpowiadający pierwowzorowi. Po przejściu gry w ramach New Game Plus mamy jeszcze więcej opcji, które wyglądają po prostu fenomenalnie. Oczywiście nie jest idealnie. Nie mogę nie wspomnieć o kilku babolach, które mniej lub bardziej przeszkadzały mi w rozgrywce. Pierwsze co mi przychodzi na myśl to chyba tryb jakości, który momentami był praktycznie niegrywalny, gubiąc FPS-y na potęgę. Nie dziwię się specjalnie, ponieważ wolumetryczna mgła zżera pewnie większość mocy obliczeniowej konsoli, ale mimo wszystko mam nadzieję, że zostanie to zoptymalizowane patchem. Ponadto zdarzały się tu i ówdzie lekkie problemy z modelami blokującymi się na sobie. Twórcy też nieco na siłę, w mojej opinii, starali się wydłużyć rozgrywkę, szczególnie w jej końcowych momentach, gdzie latanie między tymi samymi punktami w kółko potrafiło nieco znużyć. Nowi gracze mogliby pewnie zarzucić też pewną monotonię w kwestii różnorodności przeciwników, jak i ich zachowań, ale według mnie jest to i tak spory krok naprzód względem pierwowzoru. Co sprawiło, że dwójka odniosła sukces? Subtelności. Jeśli Resident Evil można porównać do filmów Michaela Baya, to Silent Hill przypomina produkcję Davida Lyncha. To nie gameplay sprawił, że pierwowzór w 2001 roku odniósł taki sukces, a ludzie na przestrzeni lat powracali do gry wielokrotnie, tylko historia, postacie i reżyseria pełna subtelności. Remake je świetnie oddaje, czy to w postaci warstwy audio, grafiki, czy właśnie prowadzonej narracji. Kartą przetargową serii Silent Hill zawsze był klimat, a remake dwójki jest nim przepełniony. Chce się go po prostu non-stop odczuwać. I to jest świetny argument dla weteranów serii, nie zawiedziecie się. Odpowiadając zatem na pytanie z początku materiału, nowy Silent Hill 2 to godny spadkobierca legendy i uważam, że każdy gracz kochający tego typu produkcję powinien dać mu szansę. Jeżeli spodobał wam się ten materiał, to zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz łapkę w górę.